dotyczy właśnie między innymi dziejów Żydów w Europie. Ale otóż to libido dominandi to jest prześledzenie w historii XVIII, XIX, XX stulecia wątku rewolucji obyczajowej. Tak? A więc prześledzenie dziejów rewolucji światowej z wydobyciem tego wątku na wybranych przykładach. Między innymi Aleksandra Kołłątaj jest jedną z postaci, którym poświęcił autor tej książki sporo miejsca i to jest bardzo ciekawe, to jest pasjonujące. I co jeszcze polecam? Z innej beczki, a właściwie to na liście lektur w moim rankingu bestsellerów to byłby numer pierwszy nad tymi wszystkimi historycznymi, politycznymi sprawami. To jest skromna, nieduża książeczka księdza Jacka Bałęby, który napisał o padaniu na kolana w kościele, o klękaniu przed Najświętszym Sakramentem, o tym, że jest to centralna kwestia, że to jest taki splot słoneczny, tak? Że jak wiemy, rozumiemy po co i dlaczego i chcemy upaść na kolana, a nie można nie chcieć, jeśli wiemy, z czym mamy do czynienia, to wtedy to całą sferę otaczającą ustawia we właściwych proporcjach i nadaje wszystkiemu właściwy kierunek. Tak. Jacek Bałęba, salezjanin, książeczka o padaniu na kolana przed Najświętszym Sakramentem. Piękna rzecz, bardzo to polecam. Właśnie w świecie, w którym no, państwo tutaj w tym świecie, w którym przecież rewolucja protestancka poczyniła tak ogromne spustoszenia, państwo zwłaszcza, myślę, może wam być przydatna ta książka jako jakieś, ja wiem, no, jakieś wsparcie, tak, bardzo polecam. Z książek jeszcze sobie przypomnę. Tak, no tutaj w filmie pojawia się Wiktor Suworow, którego jako autora polecam. Cytuję profesor Tadeusz Marczak, Feliksa Konecznego, którego to byłoby trywializowanie powiedzieć, że ja polecam. No po prostu warto sięgnąć po to, dlatego że z polskich głów, które zdołały na papier coś przelać w minionym stuleciu, no to głowa Feliksa Konecznego była niewątpliwie jak sklep przebogaty, jak nawet nie sklep, tylko jakiś cały super, hiper mol, tak? I tam wszystko można znaleźć i to jest bezcenne. Tak. Przepraszam. Ja mam takie pytanie, nie? Bo interesuję się historią i niestety jak patrzę na historię, to widzę, że lubi się powtarzać historia. Kołem się toczy, jak to się mówi. Tak. Po prostu. I mam wrażenie, to jest takie pytanie bardziej o przyszłość, jak to pan widzi, że po prostu znowu nie zatacza się, że teraz jest tak jakby przygotowanie pola przed ostateczną jakby walką znowuż. Bo tak jak tak. się mówi, że jak wahadełko się odchyli w jedną stronę, to i od razu druga strona tak, się podnosi. Pan. I mi chodzi, tak. jak jest Związek Radziecki, początek pokazany. Tak jak Wiktor Suworow mówił, że jest dumny z tego, że to Rosjanie pierwsi zaczęli z bolszewizmem walczyć. Tak. Biali i czerwoni. Czy w tym momencie po prostu te szeregi czerwone się formują, a zanim wystąpią biały i dojdzie znowu do takiego konfliktu, ale już nie tak na słowa, tylko czy zbrojnego? Proszę pana. Bo i ustawy widać, że się do tego przygotowują. Kiwam głową, dlatego że tak. Udziela mi się takie poczucie i ja nie mam żadnych zakulisowych dla państwa informacji, nie mam żadnej gorącej linii do żadnego białego ani czerwonego domu i w związku z tym mogę wróżyć z fusów, to znaczy z lektury gazet. I co widzę w tych gazetach? No widzę różne dziwne zwiastuny, dziwne symptomy. Na przykład przez ostatni tydzień, a może już nawet 10 dni, telewizja reżimowa w Polsce grzeje temat wojny koreańskiej.
Mówię, grzeje temat, dlatego że w tej telewizji mamy całe dżingle takie z groźną muzyką, strzelaniem z armat i ponieważ władza ludowa zawsze bardzo uważa i za starego reżimu, i za nowego, władza ludowa zawsze raczej uważa z ekscytowaniem nas, odbiorców programów telewizyjnych, i raczej woli, żebyśmy się troszkę porechotali przed telewizorem. O smutnych rzeczach nam nie mówią. Więc zacząłem się zastanawiać, czemu taką atmosferę wojenną nakręcają. Tak? Że na jedną nóżkę jest wyrodna matka, która zabiła dziecko i to jest grzane przez tydzień, a na drugą nóżkę jest wojna w Korei. I jest to jakaś decyzja władzy warszawskiej, decyzja programowa, dlatego że ona nie znajduje pokrycia, no właśnie w newsach światowych, na przykład w doniesieniach o tym, jak która giełda stoi. Gdyby to było tak, jak mówią w polskiej telewizji, to mielibyśmy do czynienia z większym zainteresowaniem tą perspektywą na portalach izraelskich, amerykańskich czy chińskich. Chińczycy też po angielsku przecież pisują i warto czytać, jak z ich perspektywy świat wygląda. Więc skoro tu jest grzana ta wojna, to zacząłem się zastanawiać, czy to przypadkiem nie jest jakaś przykrywka. Czy to nie jest jakaś mgła, jakaś operacja osłonowa? I przypomniał mi kolega jeden, że przecież jak potrzebowali Sowieci w 1956 roku wjechać do Budapesztu, no to wybuchł kryzys suezki, prawda? I nie byłoby inwazji Węgier, nie byłoby rozjechania gąsienicami powstania węgierskiego, gdyby nie to zabezpieczenie, jakim była akcja suezka, co zagwarantowało, że siły Zachodu będą zaabsorbowane tam, w Suezie, i w związku z tym, choćby chcieli, to nie kiwną palcem, prawda? Otóż zacząłem się zastanawiać, jak tam włóczy ten Kim, wozi tę rakietę jakimś tam wózkiem po tej swojej Korei, po tym swoim obozie koncentracyjnym, no to przecież jak oni widzą, że on wozi tę rakietę, to gdyby to była prawdziwa wojna, to by już mu tę rakietę tam jakoś zepsuli. No. Więc zacząłem myśleć, a może to jest nowy pomysł na preludium wojny blisko wschodniej. Może to jest nowy pomysł na, jakby to powiedzieć, barwne wprowadzenie do wojny perskiej. Do wojny perskiej, do której wywołania dąży państwo położone w Palestynie. Część elit tego państwa dąży do tego. I to jest znowu nie moje mniemanie, to nie jest zdanie oparte na jakichś wyssanych z palca brudnego podejrzenia, tylko to o tym się oficjalnie pisze, że latem ubiegłego roku premier Netanyahu miał ten plan zapięty na ostatni guzik. I chodziło o co? Chodziło o to, czy imperium amerykańskie zaangażuje się w tę wojnę, bo przecież w istocie Izrael może tę wojnę stoczyć właśnie i chce stoczyć tę wojnę siłami Imperium Amerykańskiego. My zaś mielibyśmy wystąpić w charakterze koalicjanta żyranta, takiego kwiatka do kożucha, po to, żeby rozłożyć odpowiedzialność za tę wojnę na jakąś koalicję międzynarodową, prawda? Być może efektem ubocznym dla Polski zamierzonym byłoby nakręcanie psychozy antyterrorystycznej, która już w miesiącach euro ubiegłorocznego była odpalona, to znaczy funkcjonariusz izraelski emerytowany wypowiedział takie zdanie: terroryści szykujący zamach na euro na pewno już są w Polsce i już przystąpili do realizacji planu, i potem właśnie jakoś to się zatrzymało. Otóż być może teraz mamy do czynienia z reaktywacją tej wojny perskiej. Dlaczego wojna perska jest istotnie zagrożeniem, którego Polacy nie mogą bagatelizować? No właśnie dlatego, że ta wojna być może, to moja spekulacja, nie może się obejść bez wdrożenia pewnego planu awaryjnego. I ten plan awaryjny, tak najkrócej bym w ten sposób streścił, że państwo położone w Palestynie potrzebuje bazy na stałym lądzie. Ponieważ to państwo, tak jak teraz leży na tym skrawku mapy, jest niepewną łódeczką,
jest otoczoną przez krwiożerczych zaiste nieprzyjaciół, chwiejną jednostką i potrzebuje bazy na stałym lądzie. Prawda? I otóż tak jak rycerze krzyżowi, kawalerowie rodyjscy wycofywali się w miarę utraty tamtych rubieży, wycofywali się na wyspy, a potem nawet kawalerowie zakonu Najświętszej Marii Panny założyli państwo w Europie Środkowej. No, być może taki pomysł jest rozważany. I ja bym powiedział, że dziwiłbym się, gdyby nie był rozważany. Dlatego, że dopnę tutaj pętelką te dywagacje do poprzedniego podrozdziału, że właśnie kiedy powiedziałem, że w latach II wojny światowej koncepcja autonomii żydowskiej w Europie Środkowej nabrała paradoksalnie pewnego rumieńca na moment, to tak to trzeba rozumieć, że straszliwy fenomen kooperacji elity żydowskiej z okupantem niemieckim, narodowo-socjalistycznym. Kooperacji, o której wspomina właśnie pan profesor Krzysztof Jasiewicz, na co reaguje się próbą unicestwienia go jako badacza i jako człowieka. Ta współpraca, która instytucjonalnie ukonstytuowała się w postaci samorządów żydowskich, oczywiście zmianowania niemieckiego. No, tym niemniej w każdym getcie była taka żydowska władza i dysponowała ona siłą ograniczoną, ale jednak w postaci policji. Policji żydowskiej, która wykonywała wszystkie swoje przeznaczone jej, ma się rozumieć, przez Niemców zadania z nadzwyczajną konsekwencją, prawda, aż do zwierzęcego okrucieństwa. Otóż ten fenomen straszliwy nie jest zrozumiały fenomen get i gettoizacji i autogettoizacji Żydów na ziemiach polskich, on nie jest zrozumiały. Kiedy mówię autogettoizacja, no mam na myśli to, że właśnie Niemcy mogli się nie fatygować na ulicy, bo siedzieli za biurkiem, gdyż do czasu oczywiście wszystkie sprawy załatwiane były przez wytypowanych kolaborantów. Otóż to nie jest zrozumiałe, jeśli właśnie wykreślimy z historii tę żywość, z jaką koncepcja autonomii była artykułowana i przeżywana w pierwszej połowie XX wieku. Otóż tak, tragiczny fakt, o którym pisała między innymi pani dr Ewa Kurek w tej swojej książce przed ponad 10 laty, zadeptywanej też, ten fenomen między innymi tym się tłumaczy, że część elity żydowskiej pojmowała tę sytuację w taki sposób, że sprawa polska jest przegrana, Polska to w ogóle jest przegrana sprawa, trzymajmy się od tego z daleka, jeśli Niemcy proponują nam wyizolowanie się, skorzystajmy z tej propozycji. Dlatego, że wprawdzie może to jest dzisiaj mniej przyjemne i te Szwaby są mniej sympatyczne niż w latach I wojny światowej, ale być może przecież wojna nie będzie trwać wiecznie. Jak zrobimy taki krok w stronę autonomii, to potem może przyjdą następne. Otóż jeszcze raz podkreślę, że z całą pewnością taka koncepcja nie była obca przynajmniej części żydowskich elit tamtego okresu. Ale dlaczego ja znowu wróciłem do tego tematu, że wcześniej żeśmy rozmawiali o tym, że przy pewnej grupie polityków w Izraelu jest na rękę konflikt z... A no właśnie, i szykują sobie bazę na stałym lądzie. W
w czasie, kiedy ta koncepcja znajdowała taki koszmarny i tragiczny w konkluzji epilog w postaci getti i ich likwidacji, czyli wymordowania gremialnego większości i obrabowania wszystkich, którzy tam się znaleźli, wówczas na emigracji, na zachodzie, Żabotyński, wybitny działacz syjonistyczny i taki żydowski Piłsudski, on się zresztą istotnie wzorował na Józefie Piłsudskim, swój ruch organizując, organizację Beta, która była największą, najliczniejszą organizacją młodzieży syjonistycznej, zresztą dzieci, młodzieży i dorosłych, to byli właśnie Żydzi, którzy tę szkołę jazdy wyznawali. Tak, że skoro mają sobie wywalczyć państwo i zbudować państwo w Palestynie, to muszą umieć władać i karabinem, i szpadlem, i motyką. Otóż Żabotyński w latach II wojny światowej w sposób lekko, ale tylko lekko zawoalowany, tak komentował rozwój sytuacji w Generalnym Gubernatorstwie, że właśnie teraz mamy taki stan, że Niemcy usiłują stworzyć żydowską strefę osiedlenia. Lublinland to się nazywało z kolei w innego typu korespondencji. I owszem, zobaczymy, co z tego będzie. Tak? Przypominam sobie z tego tekstu Żabotyńskiego takie sformułowanie, że ta sprawa będzie musiała znaleźć jakieś konkluzywne rozwiązanie, kiedy już się wojna będzie kończyć, czy kiedy wojna się skończy, takie zdanie. A zatem to były myśli, to były idee, to były koncepcje polityczne nieobce pierwszoplanowym przedstawicielom elity politycznej żydowskiej jeszcze w latach II wojny światowej. No więc, proszę Państwa, trzeba naprawdę być człowiekiem złej woli, nierzetelnym lub obłąkanym, żeby z całą pewnością utrzymywać, że o tych sprawach, po pierwsze, że tych spraw nie ma, po drugie, nawet jeśli są, to należy je zignorować, ponieważ nie mają one dziś znaczenia. Otóż jeśli mamy do czynienia z projektami politycznymi, w których nieustannie jako na argument, jako na rację, która miałaby legitymizować pewne aktualne roszczenia, powołują się politycy i wojskowi na fakty zapisane w Starym Testamencie, no to co dopiero fakty zapisane nie w Starym Testamencie, tylko w broszurach i gazetach, które Państwo możecie dzisiaj jeszcze znaleźć w bibliotece albo w antykwariacie, prawda? To jest jeszcze odpowiedź na Pana wątpliwość, czy to wszystko jest, aby realne. No, proszę Pana, ja bym strasznie chciał, żeby to się nie działo naprawdę. Ja bym się strasznie chciał obudzić, nawet już niech tam z krzykiem, ale obudzić z tego wszystkiego. Ale się nie mogę wybudzić. Ale się nie mogę wybudzić i mam wrażenie, że to się dzieje naprawdę. Wracając do sytuacji właśnie tutaj zada pytania o, że tak powiem, zbieranie sił na wojnę, powiedzmy, no nie wiem, czy to światową, czy tam, czy ta Korea ma być, że tak powiem, zapalnikiem albo pobocznym tematem, żeby można było coś tutaj zrobić. A następnie pan powiedział, że jakiś tam Żyd, czy nie wiem, no ktoś tak w Polsce powiedział, że na euro, że już są w Polsce to w tej chwili. Może pan to przeczytać w internecie bez trudu i to będzie ciekawe dla pana, dlatego że to był nie byle kto. To był emerytowany funkcjonariusz służb izraelskich. Ten, proszę pana, którego postać była prototypem figury pierwszoplanowej w filmie Spielberga Monachium. Tak? Dowódca tego komanda śmierci, które ścigało po całym świecie zabójców żydowskich, izraelskich sportowców po olimpiadzie w Monachium. Otóż on udzielił takiej wypowiedzi. Wie pan, to jest jedna rzecz, że ktoś udziela jakiejś wypowiedzi, ale że ta wypowiedź jest transmitowana, puszczana w obieg przez media głównego ścieku, to już jest polityka. To, że ktoś sobie rzuci coś tam, ale wie pan, ja pana zapewniam, że dziennikarze z reżimowej telewizji
to oni nie robią tych wiadomości na takiej zasadzie, że wstają rano i przy goleniu się zastanawiają, co by to ciekawego i prawdziwego narodowi opowiedzieć, prawda? Tylko to nie jest tak, że wymyśla sobie dziennikarz z Placu Powstańców Warszawy, że sobie wymyśla, ach, świetny by to był pomysł zadzwonić do tego pana, prawda? I teraz ciekawa rzecz, jeszcze dopowiem, że co potęguje mój niepokój w tej sprawie. Niepokój to jest to, że ta koncepcja bezkrytycznego, idealistycznego, sentymentalnego deklarowania się jako na przykład niezłomny, bez względu na wszystko, sojusznik Izraela. Co by nie było, to my w ciemno jesteśmy sojusznikiem tego państwa. Otóż ta koncepcja jest niestety artykułowana przez bez mała wszystkich uczestników sceny politycznej aktualnej, to znaczy obóz, który pełni obowiązki głównego bastionu opozycji patriotycznej, niestety licytuje się tylko w tych deklaracjach lojalności w ciemno. A to się moim zdaniem, moim zdaniem, jakby to powiedzieć, nakręcanie w Polsce psychozy antyirańskiej jest jakimś bardzo chorym nieporozumieniem, dlatego że niezależnie od tego, że Iran, gdzież jest zresztą w ogóle takie państwo, które byłoby rządzone przez ludzi, których bym państwu chciał stawiać za wzór. Czy jest w ogóle takie państwo? No dopóki król Polski nie wróci, to pewnie takiego państwa nie ma. A nawet jak wróci, to też będzie nielekko. Ale otóż w Iranie nie ma na przykład czegoś takiego jak ruch renesansu irańskiego w Polsce. Kochani Polacy, 3 miliony Irańczyków chciałoby zamieszkać w waszym kraju. Nie ma czegoś takiego, prawda? Nie ma rządowej organizacji irańskiej, która by żądała haraczu z możliwą konwersją na wpływy polityczne zapewne, haraczu, który sięga dwukrotności polskiego deficytu budżetowego, prawda? W Iranie nie ma takich rzeczy. I otóż w polskich opozycyjnych, patriotycznych czasopismach drukuje się na okładce prezydenta Iranu Ahmadinejada w mundurze SS-mana i zadaje się pytanie, czy Iran podpali świat. To jest okładka jednego z czasopism właśnie skądinąd na co dzień pełniących obowiązki patriotyczno-opozycyjno-prawicowo-konserwatywne. Nie jesteśmy w pokoju dziecinnym, jesteśmy w pokoju, no dzieci tutaj, chwała Bogu, że jakieś są jeszcze i to jest przyszłość jedyna w tym interesie, to jest jedyna trafiona inwestycja, bez pudła, prawda, ale jak jesteśmy między dorosłymi, no to sobie możemy mówić takie rzeczy, ja państwa nie zgorszę, bo państwo macie swój rozum i ja wam tutaj przecież się nie zalecam jako wyrocznia w którejkolwiek z tych spraw, ale staram się czytelnie i jasno i bez ogródek mówić, co myślę, licząc na to, że stwarzam państwu punkt odniesienia. Mam jedno pytanie. Pan właśnie, Michał Kruszewski, pan mówi, że jest pan monarchistą. Czy pan wierzy w przyjście króla królów, czy po prostu wierzy pan w... Czy mógłby pan opisać ten proces? Jak proszę pan to pana, widzi? Proszę pana, są trzy poziomy. To pierwsze, czy ja wierzę w przyjście króla królów? Oczywiście, proszę pana, że w to wierzę i wierzę niezłomnie i nie mam tutaj, jakby to powiedzieć, nie sprawia mi to trudności. To jest po prostu dla mnie jasne, z tego powodu, że jest dla mnie jasne, że 2000 lat temu coś konkretnego się wydarzyło, tak? Coś konkretnego się wydarzyło, właśnie to my nie jesteśmy, proszę państwa, my mówimy o sobie, że my jesteśmy ludźmi wierzącymi, ale w istocie my nie jesteśmy ludźmi wierzącymi, my po prostu jesteśmy dobrze poinformowani, tak? My jesteśmy poinformowani, coś się wydarzyło, tak? Przeszedł przez świat człowiek, o którym przez jak długo żył, tak? Większość ludzi myślała, prawdę mówiąc wszyscy sądzili, że jest tylko człowiekiem, a okazał się kimś więcej. I on przecież powiedział, że wróci, więc po tym wszystkim, co wykonał, to uwierzyć w to, że naprawdę nie nabijał nas w butelkę, to nie jest trudne.
prawda? Jeżeli jesteśmy świadomi tych faktów. Tych faktów, tak? Tutaj w nic nie trzeba wierzyć. To już w tej chwili jest naprawdę, proszę Państwa, to jest historiografia. To znaczy wydarzenia opisane w Ewangeliach, to trzeba mieć tego świadomość, że żadne inne fakty historyczne z tamtych odległych czasów, a nawet bliższych nam, nie są tak dobrze udokumentowane, nie są tak wielostronnie źródłowo potwierdzone. Źródłowo na poziomie tekstów, na poziomie odkryć ustaleń archeologicznych, tak? Odkryć ustaleń naukowych, badawczych, jak te, które dotyczą no przede wszystkim całunu turyńskiego, ale także przecież tych wszystkich innych rzeczy. Kościół nam nie każe z tego wszystkiego się doktoryzować, chwała Bogu. Kościół podaje nam to wszystko, tylko to, co niezbędne. Ale kto chce się z tego na własny użytek doktoryzować, ten szybko się zorientuje, że żadna postać historyczna, żaden Juliusz Cezar, żaden Aleksander Macedoński nie jest tak udokumentowany, jak Jezus Chrystus z Nazaretu. Tak? I w związku z tym proszę się nie dać zapędzać w taki ruch, że to jest kwestia wiary. Nie, to jest kwestia także informacji i rzetelnego podejścia do informacji. A zatem ten król królów wraca. Kiedy wraca? Powiedział równie kategorycznie, jak to, że wróci i że jest z nami, tak, aż do skończenia świata. Równie kategorycznie zastrzegł, że tego, kiedy to będzie, nie wie nikt, tylko ojciec. Prawda? I w związku z tym koniec, kropka, nie ma co się tutaj napinać i ekscytować, kiedy będzie koniec świata. Trzeba tylko wiedzieć, że on będzie. Trzeba tylko wiedzieć, że on będzie. I to jest jasna sprawa, że z tym końcem świata będą się wiązały różne, no, bardzo spektakularne wydarzenia. I teraz, czy to, z czym my dzisiaj mamy do czynienia, to już jest to, czy jeszcze nie to? Nie wiemy tego. Nie wiemy tego. I to nie jest nasza rzecz to przenikać, prawda? Ale ja, proszę Pana, nie tylko w tym sensie jestem monarchistą. Nie tylko w tym znaczeniu. Ja jestem monarchistą, jakby to powiedzieć, ja nie jestem teoretykiem monarchii. Ja nie jestem legitymistą biegłym, który by orientował się, jaka tam jest giełda prawowitych pretendentów. Nie, nie kpię z tego, nie żartuję. Uważam to za wiedzę użyteczną, jak każda wiedza. Są ludzie, którzy mają właśnie po kilka doktoratów w głowach, tak, na ten temat. Ja tego nie wiem. Ja jestem nie teoretycznym monarchistą, to jestem praktycznym monarchistą. To znaczy, ja praktycznie czekam na powrót króla. To znaczy, chciałbym umrzeć jako poddany, a nie jako obywatel. To są moje tęsknoty i aspiracje. Ja osobiście doszedłem do takiego przekonania, że żaden inny sposób ułożenia tej ziemskiej, doczesnej, świeckiej układanki nie jest godny ani godziwy. Tak? Że to wszystko inne jest kłamstwem. Dlaczego? Dlatego, że tu uwielbiam przytaczać frazę, którą zasłyszałem od kolegi Gabriela Maciejewskiego. Jeszcze raz przypominam, ta baśń jak niedźwiedź 3 już podobno gotowa. Jak wrócę do Warszawy, to może już dostanę egzemplarz. Otóż Gabriel Maciejewski tak to sformułował. Władza jest albo święta, albo tajna. Otóż władza demokratyczna nigdy świętą nie będzie, dlatego że w demokracji każdą świętość można poddać pod głosowanie. Więc żadnych świętości nie ma, prawda? I w związku z tym władza jest tajna, to znaczy rządzi nami nie wiadomo kto. Bo przecież Państwo świetnie rozumiecie, że ci znani nam z nazwiska ludzie, którzy nam się pokazują w telewizorze i z trybuny sejmowej, to nie oni są tą ostateczną instancją, co się raz na jakiś czas potwierdza, prawda? Na przykład premier chce zwolnić jakiegoś ministra, po czym nazajutrz oznajmia, że jednak przemyślał sprawę i jednak to jest świetnie. No, czyli ktoś mu przemówił do rozsądku, ktoś inny podjął decyzję. Więc jeśli na poziomie... Sytuacja z ministrem sportu. Otóż... Kiedy premier powiedział, że minister sportu zostaje, wsiadł w taksówkę, pojechał na lotnisko i na lotnisku oświadczył, że premier jest dymisjonowany. Tak. Jeśli premier nie decyduje nawet na poziomie ministerstwa sportu, to na jakim poziomie decyduje, prawda?
Otóż władza jest tajna. Władza należy, nie wiemy w jakim procencie, jaki jest skład, podział akcji w tym konsorcjum. Nie wiemy i się tego nie dowiemy. Wiemy tylko, że coś jest grane, a co konkretnie, trudna sprawa, trudno to przeniknąć. Czasem po latach się czegoś dowiemy, ale też nie na pewno. No więc rządzą nami i miotają jakieś wielkie projekty, jakiś właśnie, jak mówi pan Stanisław Michalkiewicz, filozofów, tak, którzy próbują nowego człowieka z nas wystrugać gwałtem. Tego nie chcę. Myślę o Polsce. Myślę o Polsce, o tym, jakby ją można było odzyskać. A odzyskawszy nie stracić ponownie. I otóż myślę sobie, że taka droga do tej Polski, która ma polegać na rozhuśtaniu nastrojów tłumu, to przecież nie jest godne. Tak? No przecież jeżeli, proszę Państwa, duże kilkadziesiąt procent wyborców Prawa i Sprawiedliwości darzy zaufaniem urzędującego prezydenta Komorowskiego, to jest, jakby to powiedzieć, sporo to mówi na temat demokracji. I teraz Państwo od takich ludzi chcecie, od ich nastroju i od poziomu ich zidiocenia chcecie uzależnić losy Polski, świata i Kościoła? Nie. I mówię to bez pretensji, bez żalu do tych ludzi, którzy po prostu, jakby to powiedzieć, no nie stać ich na więcej, jeśli idzie o percepcję rzeczywistości. Nie. To jest normalne i naturalne, że lud nie rozumie, bo się nie interesuje, bo chce się interesować czymś innym. I nie należy do ludu mieć o to pretensji i nie należy wymyślać projektu, który ten lud ma nieustannie egzaltować. Także mówią nam niektórzy polscy patrioci, mówią, że jeszcze nie jest dość dobrze, dlatego że jeszcze ta świadomość społeczna nam nie wzrosła i jak ona wzrośnie, to wtedy się to przechyli, wtedy my weźmiemy władzę. Proszę Państwa, no, to znaczy, jeśli ktoś w Polsce przez ostatnie 3 lata nie zrozumiał, na jakim świecie żyje, to teraz my mamy mu, jaką pompką mamy mu napompować tę świadomość, żeby ona wzrosła, prawda? Otóż demokracja to jest spekulowanie na nastrojach tłumów. Spekulowanie na nastrojach tłumów. I to jest niegodziwe tak podchodzić do bliźnich, tak? Instrumentalnie ich tak traktować. Nie wierzymy w to. Oni to nawet mówią w trakcie kampanii wyborczych, że przecież nie wierzymy sami w to, że to jest przekaz jakiejś wiedzy, że to są jakieś informacje, na podstawie których podjęte będą racjonalne decyzje. Nie, mówi się o wpływaniu na nastroje. I to jest podłe, i to jest ohydne. Otóż w odróżnieniu od tego wszystkiego, monarchia jest piękna, nawet jeśli ohydny jest ten osobnik, któremu dostała się korona. Nawet jeśli on osobiście, osobniczo jest nieciekawy, tak? To jawność tej sytuacji jest piękna. I teraz, czym jest monarchia? Czym jest jej świętość? Nie w osobie monarchy, który jest śmiertelnikiem, prawda? To tylko chodzi o to, że on sam i my razem z nim podejmuje decyzję o tym, że się uświęci, to jest, no właśnie, ksiądz Jacek Bałęba, padnie na kolana przed właściwym ołtarzem. I o to chodzi w monarchii. A teraz jeszcze tak niech pan na to spojrzy. Niech pan się zastanowi nad alternatywą. Jaka jest alternatywa? Co będzie, jeżeli my nie wymodlimy powrotu króla? Jeśli nie wymodlimy powrotu króla, no to wtedy będzie, proszę pana, zwykły zamordyzm. Dlatego, że demokracja, ale ktoś tym musi rządzić, pieniądze się kończą we wszystkich szufladach, tak? Wszyscy złodzieje, nawet jak uciekną na Kajmany z tymi, prawda, biletami, które już mają rezerwacje pewnie zrobione, no to potem i tak ktoś ten burdel będzie musiał sprzątać. I teraz jeżeli po tym, jak to wszystko się zawali, nie wiem, może ta wojna, może ją przetrwamy, to jak ją przetrwamy i my na powrót zaczniemy się dzielić frazesami demokratycznymi, na powrót zaczniemy huśtać swoje nastroje, zamiast dać ludziom żyć, dać im budować swoje rodziny, tak, i zapewnić im bezpieczeństwo przez wyposażenie władzy w zbrojne ramię, które zagwarantuje bezpieczeństwo na zewnątrz, i w możliwość użycia siły także wobec zdrajców i złodziei wewnętrznie, no to,
to będzie kolejna tragedia, jeśli tego tak nie rozwiążemy. I jeszcze taki, no taki fakt historyczny się powołał, że w roku 18, bo to Polacy są utrzymywani w takim mniemaniu fałszywym, że no demokracja, prawda, ten Churchill powtarzany, że może wadliwa, ale nic lepszego nie wymyślono. To są bzdury. Demokracja jest epizodem w dziejach ludzkości, właśnie niestety rewolucyjnym epizodem. Rewolucyjnym. A rewolucyjne epizody są z reguły krwawe. Bardzo krwawe. I jeszcze w 1918 roku całkiem sporo Polaków to rozumiało. I nieszczęście o tym przesądziło, że Rada Regencyjna, zamiast rozglądać się za monarchą dla Polski, oddała władzę naczelnikowi państwa, który przez pół swojego życia dorosłego walczył o socjalizm, o rewolucję światową. Nawet jeśli tam kiedyś z tego czerwonego tramwaju wysiadł, no to zostały mu pewne przykre w konsekwencjach nawyki. Zbudowane zostało państwo etatystyczne, które nawet gdyby nie przyszedł Hitler ze Stalinem, to musiałoby się zawalić pod ciężarem wyzysku fiskalnego wewnętrznego, prawda? Więc czegoś takiego nie życzmy sobie. Ale jak możemy to zmienić? Możemy to zmienić tylko wtedy, jeśli dziś zaczniemy się troskać o to, żeby w chwili krytycznej, w chwili odmiany koniunktury było wśród Polaków dostatecznie liczne grono świadomych, wiernych temu jeszcze nieobjawionemu monarsze poddanych, tak? Najlepiej rycerzy. Nie każdy może, nie każdy umie, nie każdemu będzie dane być rycerzem, tak? Ja na przykład jestem okularnikiem i się nie nadaję, ale trzeba, żebyśmy dzisiaj byli na to gotowi. I jeszcze tak powiem. Wiernym temu królowi będąc, temu królowi, który może się urodził już, a może nie, a może nigdy go nie dostaniemy, bo może jesteśmy już takimi łajdakami, łobuzami, nieudacznikami, takim jesteśmy narodem z resztek, że Pan Bóg właśnie, no mimo szczerych chęci dla nas i wielkiej życzliwości, którą przez całe nasze dzieje objawiał, no nie będzie w stanie spełnić tej mojej fanaberii, więc nawet jeśli do końca świata to się nie ziści, to ci Polacy, których koniec świata zastanie jako wiernych poddanych, będą mieli, jakby to powiedzieć, o krok bliżej, żeby w tej finałowej bitwie, w której na czele będzie już stał król królów, żeby znaleźć się we właściwym obozie. Prawda? We właściwym obozie. Więc proszę nie traktować tego, tej mojej deklaracji, tej zachęty do tego, żeby nazwać siebie poddanym. Żeby tak się zadeklarować. Proszę tego nie traktować jako zachęty do tego, żeby zamykać się w jakimś antykwariacie czy jakiejś cepeli. Nie ma monarchia polska przyszła polegać na reaktywowaniu czegoś z przeszłości. Tak? Nie wiem, wyzysk pańszczyźniany i prawo pierwszej nocy. No to są główne argumenty z podręcznika agitatora komunistycznego, tak? Przeciwko monarchii. Więc ja nie namawiam państwa na monarchizm jako na restytucję, odgrzebywanie jakichś rupici. Nie. To ma być rzecz przyszłości. Rycerze polscy, oni właśnie może będą kruszyć kopię zupełnie w innej dziedzinie. Może oni będą, no co, państwo niemieckie nie wysłało żadnych komandosów Otto Skorcennego do Kosowa, żeby tam przeprowadzić skutecznie rozbicie państwa serbskiego, tylko państwo niemieckie wysłało tam, zdaje się, jakieś 2000 adwokatów z aktówkami, tak, w eleganckich garniturach. To byli rycerze tego państwa. Rycerze rozbójnicy, prawda? Rycerze zbójcerze. Ale tak może wyglądać współczesny rycerz. Współczesny rycerz może zasiada przed ekranem komputera i tam kruszy kopię w jakiejś sprawie, prawda? Nie antykwariat żaden, tylko high-tech, super, hiper science fiction. To jest monarchia przyszłości. A kto jest obecnym pana autorytetem politycznym w Polsce? Proszę pana, obecnym, w tak. sensie, żeby był przy życiu. Tak, tak. To się wymówi od odpowiedzi.
wymówię się od odpowiedzi, bo nie chcę, bo to będzie, wie pan, cokolwiek powiem, to będzie bardzo skrótowe, a nie chcę... No ale na kogoś Polacy muszą skierować swój wzrok, prawda? Proszę pana, trzeba przede wszystkim tam skierować wzrok, gdzie ksiądz Jacek Bałęba podpowiada. Tam trzeba paść na kolana, bo jak się tam padnie na kolana, to potem też łatwiej być poddanym, łatwiej zrozumieć, że właśnie obywatel to jest Janusz Korwin-Mikke, tak? Cytuję, nie wiem, który raz już, ale to jest bardzo dobra fraza. Obywatel, kto to jest? To jest ktoś, kto się musi permanentnie obywać bez wszystkich rzeczy najbardziej niezbędnych i żywotnie potrzebnych. Tak? To jest obywatel. Nie chce być obywatelem, chce być poddanym. Serio odpowiadam, że ta inwestycja główna, której trzeba dokonywać, jeśli się jest polskim państwowcem albo urugwajskim państwowcem. Jakbym był urugwajskim państwowcem, to bym to samo miał do powiedzenia, że ta główna inwestycja to jest tradycja katolicka. Tradycja katolicka. Co to znaczy inwestycja w tradycję katolicką? No to trzeba bardzo konkretnie rozumieć. No po prostu trzeba zadbać o to, żeby tradycja katolicka była bezpieczna na początek w jakiejś świątyni, a potem może w drugiej. I nie chodzi o to, żeby przeprowadzać jakąś wtórną rewolucję w Kościele. Nie. Nie chodzi o to, żeby ludzi, którzy zostali przepędzeni przez rewolucję, prawda, zawirowała nimi ta rewolucja, także aż nam duchownych przy ołtarzu poobracał ten wiatr historii, prawda? Nie chodzi o to, żeby wywoływać jakieś gwałtowne ruchy. Nie, chodzi o to, żeby gdzieś tu w okolicy, żeby tradycja była pielęgnowana. I ona wtedy, ponieważ wszystko to są cuda, ona wtedy, mała rzecz, a będzie tak promieniować na całe otoczenie, tak dyscyplinować będzie nawet tych, którzy się na początek do niej nie zbliżą. Tak? Tradycja. To jest tradycja katolicka. Tradycja katolicka, której na szczęście nie pozwolił szczeznąć zupełnie poprzedni papież na stolicy Piotrowej, bo bardzo wyraźnie stwierdził, że do rytu tradycyjnego każdy powinien mieć dostęp, jeśli tylko chce. Nie wolno tego zabraniać. Nie wolno tego zabraniać, prawda? I że jest niewłaściwe, żeby musieli prosić i zabiegać o to. Wierni, jeśli tego chcą. Tak? No proszę zresztą przeczytać te dokumenty. To jest ważne. Więc tradycja, czyli Kościół, przy Kościele, proszę pana, jak się zbierze paru Polaków, powinni założyć szkołę, a następnie, jak mają kościół i szkołę, to przy szkole powinni założyć strzelnicę. Tak? Kościół, szkoła, strzelnica, trzy obiekty, proszę praktycznie o tym myśleć i teraz jak będzie coś takiego, to proszę pana, efekty będą piorunujące, nieprzewidziane dzisiaj. I dlatego nie warto zaczynać myślenia o Polsce od personaliów, na kogo tutaj, kogo obstawić konkretnie, dlatego że dzisiaj, szczerze mówiąc, kogo by pan nie obstawił, to on będzie biedak w tej Warszawie i jeśli się nie zmieni otoczenie, jeśli on, nawet ten pana wybrany, jeśli nie będzie miał oparcia w postaci tej triady, kościół, szkoła, strzelnica, to on tam nic nie zdziała. Rozumiem. Nawet jeżeli pan na niego postawi. Mówiąc krótko, próbuję taką zarazić myślą, że nie ma drogi do Polski na skróty, ponieważ cała polska historia nam pokazywała właśnie to z całą pewnością, że ile razy pójdziemy na skróty, to lądujemy w szambie, tak? Jak nie w jakimś dole z wapnem. Tak. Jakby pan zachęcił do tego projektu, tego modelu, no, naszych przyjaciół, którzy są też życzliwi Polsce i tak dalej, ale którzy no, na przykład są ateistami, dajmy na to. No to właśnie tak próbowałem to sformułować, że niezależnie od tego, jak komu blisko do Kościoła, to jeżeli sumiennie i nawet tylko po świecku, ale sumiennie przeanalizuje polską przeszłość i teraźniejszość, to nie może
z tym faktem polemizować, że to Kościół katolicki był generatorem polskiej cywilizacji i przesądził o swoistości polskiej cywilizacji, polskiej kultury. To, że ja w ogóle mogę powiedzieć coś takiego, polska cywilizacja. Tak, to kiedyś była szczególna, wspaniała cywilizacja. Co było jej specjalnością? Jej specjalnością była wolność, poczucie wolności. Oczywiście często przegięliśmy, często gęsto, prawda? Więc trzeba się ogarnąć i właśnie nie trzeba niczego tam restytuować. Nie chodzi o przenoszenie jakichś wzorców z przeszłości w przyszłość, bo to by było też poronione, ale wolność. No więc co, skoro wolność, to czemu dzisiaj trzeba się z całą determinacją przeciwstawić? Na tyle, na ile możemy. No trzeba się przeciwstawiać budowie kołchozu państwa policyjnego, które ludzi wdraża do niegodnych Polaka i chrześcijanina zajęć, zachowań. Tak? Polska jest państwem policyjnym. Polskie, warszawskie władze, które się mienią polskimi, korzystają z narzędzi inwigilacji Polaków w stopniu niesłychanym, niespotykanym nigdzie indziej. Polskie władze warszawskie, mieniące się polskimi, szykują się na wojnę właśnie z Polakami. Właśnie z Polakami, tak? To mi powiedział ktoś parę miesięcy temu, że podobno policja państwowa interesowała się zakupem Rosomaka w fabryce na Śląsku. Rosomak to jest taki wóz opancerzony. Ja mówię, czemu? A mój rozmówca mówi, bo wiesz, bo Rosomak jest humanitarny dla kierowcy. I bo tam jest wysoko zawieszony, wysoko szoferka i jak się będzie rozjeżdżać tłum, to nie będzie bryzgać na lusterka, tak? No do tego się szykuje polska władza i nie ma co do tego wątpliwości. Do żadnej innej wojny nie jest zdolna ta władza. Do obrony Polski, polskiej niepodległości ta władza nie tylko nie jest zdolna, ale się nawet nie sposobi. I nawet już tego nie ukrywa. Nawet tego nie ukrywa. Szykuje się na wojnę z Polakami. I teraz chodzi o to, żeby to dobrze wycyrklować, żebyśmy się nie dali wpuścić tak, jak daliśmy się wpuścić w roku 1861, tak? Daliśmy się wpuścić w tragedię, która potem kulminowała w roku 1863 i 4. Więc jak mówię strzelnicę postawić przy tej szkole, to proszę pamiętać, że nie można się skupić na jednym z tych trzech. Tak? Kościół i szkoła i strzelnica. I nie należy zaczynać tak ze złego końca w tym wszystkim. Nie namawiam Państwa do wychodzenia na żadne ulice, tylko namawiam Państwa do tego, żebyście byli gotowi. Tak? Sam nie wiem na co. Tak. Słuchajcie, silni gotowi. Chciałbym taką jedną informację jeszcze podrzucić właśnie w tym kontekście. Ten temat się już tam wcześniej w rozmowie pojawił, ale może warto do tego jeszcze wrócić. Korea, tak? Czyli dlaczego? Tutaj dzisiaj w obecnych mediach też ten wątek się przejawia. Tylko w dość ciekawy sposób. Czyli znacz się, Ameryka to obserwuje, grozi palcem, natomiast Korea nic sobie z tego nie robi. Czyli cały ten element wykonuje kolejne kroki, tak? Teraz wyobraźmy sobie, no dobrze, takiego straszaka gdzieś tam na zewnątrz trzeba mieć, bo to między innymi też ułatwia niesamowicie sytuację w samej Europie. Już teraz doskonale widzimy, co się dzieje z Cyprem, więc jeżeli mamy jakieś zagrożenie zewnętrzne, no to trzeba się sposobić, a tu są już wydatki, no to zrozumcie, że musicie jeszcze więcej wnieść ofiar. Jeszcze jedna ciekawostka jest taka, którą można znaleźć na stronie byłego ex-Mossadi, tak? Który pisał taką fajną rzecz na temat Cypru, że Cyprem zainteresowani byli właśnie Żydzi. Oni tam kupili sobie porty, więc po takiej transakcji nagle Cypr wpada w kłopoty finansowe. Ja słyszałem nawet więcej, że była rozważana obecność militarna Izraela na Cyprze w związku z planowaną eksploatacją jakichś złóż gazu, które tam rzekomo mają być obfite. I teraz no właśnie, to są dobre kawałki do tej układanki. My dokładając jeszcze kolejne klocki, my nie będziemy mieli całości obrazu. To są z całego tego tam pucla, to jest klocków parę, ale... Jeszcze do tego koła historii, to można dołączyć taki element, który też no, jakieś tam sobie nam pewne sprawy uzmysłowi nie uzupełni. No chociażby to, że w tej chwili
buduje się koleje podziemne, tak? Czyli te góry tam się drąży, budujemy tory kolejowe idące pod wzgórzami, tak? I któż to robi? I się nagle okazuje, że Niemcy zaopatrują całą maszynerię, tak? Tak. A pracownikiem jest Rosjanin. Tak. Czy to znowu, że tak powiem, nie pokazuje czegoś w naszym sąsiedztwie? Gdzieś się zawiązało jakieś porozumienie. Strategiczny sojusz Moskwy i Berlina obowiązuje. I oczywiście mogą być jakieś zadrażnienia i mogą być właśnie między innymi te płyty tektoniczne mogą lekko tam skrzypieć właśnie w Polsce. Mogą być nieporozumienia co do zasięgu wpływów. Ale tak, ten strategiczny sojusz funkcjonuje. Ja obawiam się, że koncepcja konwersji roszczeń finansowych wysuwanych wobec Polski na wpływy polityczne może być stręczona w kuluarach politycznych właśnie jako rozwiązanie tych kontrowersji. Jako rozwiązanie tych kontrowersji, tak? Nie będzie żądania spłaty w gotowiźnie, możemy dokonać konwersji na wpływy polityczne. I zaraz panu oddam głos, tylko jeszcze dopowiem, że to, że taka rzecz jest możliwa, to znowu nie jest mój wymysł, spekulacja, tylko mamy doświadczenie historyczne. Otóż na przełomie lat 80. i 90. to właśnie było istotą transformacji ustrojowej tego momentu dziejowego. Przeprowadzono taką operację. Dokonano konwersji długu wobec klubu paryskiego, wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego, konwersji na wpływy polityczne. Tak? To znaczy generałowie sowieccy na polecenie Moskwy posunęli się na ławce, na którą wpuszczeni zostali ludzie wytypowani przez lichwiarzy, którzy byli wierzycielami systemu komunistycznego. I stąd takie postaci jak dzisiaj pan Rostowski, który przecież jest w tej ekipie od właśnie prawie ćwierć wieku, dlatego że on należał do ekipy Leszka Balcerowicza. Tylko, prawda, no jak kierowcy w długą drogę jadą, to też się zmienia pasażer z kierowcą, prawda? I nawet mogą następować pewne kontrowersje, ale ten układ dalej trwa. Otóż skoro wtedy dług był mikroskopijny w porównaniu z tym, z czym mamy dzisiaj do czynienia, weźcie to Państwo pod uwagę. Zadłużenie Polski przez Gierka i Jaruzelskiego było niczym w porównaniu z tym, czego dokonały aktualne rządy zdradzieckie rządy warszawskie. Otóż skoro tamto skończyło się konwersją długu na wpływy polityczne i wylądowaliśmy z Tadeuszem Mazowieckim i Bronisławem Geremkiem jako ojcami narodu, no to z czym wylądujemy teraz, tak? To znaczy, co z tym długiem zrobić? Co z tym długiem? Ten dług, proszę Państwa, to naprawdę warto sobie uświadomić, że to jest kosmiczna perspektywa już, to jest niespłacalne. To nie ma realnego horyzontu ta sytuacja. To może być tylko rozwiązanie polityczne, quasi-wojenne. Otóż właśnie stąd przypuszczam, że te same pomysły, które zadziałały ćwierć wieku temu, czemu by nie mieli ich uważać za godne polecenia i dzisiaj. Tak. Panie przewodniczący, kilka tutaj już poseł wspomniał o refleksjach związanych z ludźmi, którzy głoszą niepopularne interesy. Takie pytanie właśnie do pana. Jakie pana spotykają refleksje i jeszcze pana rodzinę ewentualnie? Proszę pana, no, moją rodzinę spotykają po prostu, jakby to powiedzieć, styka się moja rodzina z różnymi przejawami niezrozumienia tej sytuacji, tak? Przez bliźnich, w tym także często innych członków tej samej rodziny. Więc to na pewno dla moich bliskich bywa niekomfortowe, aczkolwiek dla mnie bardzo jest komfortowe to, że moi najbliżsi moją sytuację rozumieją i że ja nie spotykam się z niezrozumieniem, tak? z ich strony. Natomiast słowo represje, no wie pan, no może jest trochę na wyrost, no po prostu różne przygody,
Jak wiadomo, represje, o represjach to była mowa w filmie Transformacja, część pierwsza, i w części drugiej będzie mowa o represjach, więc ja nie nazywam tego, co mi się przydarza w ten sposób, tylko mogę mówić o pewnych przygodach. No mogę krótko wyliczyć, że w ubiegły czwartek spędziłem cały dzień w sądzie we Wrocławiu i w najbliższy czwartek wracam do tego samego sądu i w następny czwartek będę w tym samym sądzie i w maju już wyznaczył sąd termin, więc co? Piąty rok minął już, 5 lat się dopełniło, jak jestem sądzony za rzekomą napaść werbalną i fizyczną na funkcjonariusza policji we Wrocławiu. I teraz nawet jeśli cała ta rzecz się zaczęła od jakiegoś przypadku, to, że 5 lat trwa ten proces, ja 5 lat chodzę po sądach różnych instancji, to powinno nawet osobie szczytowo, jakby to powiedzieć, podejrzliwie traktującej moje w tej sprawie wynurzenia, no to każdemu to powinno dawać do myślenia, że można 5 lat kogoś sądzić za takie wydarzenie. No załóżmy, że byłem rzeczywiście takim łobuzem i potem perfidnie się tego wypieram, no to też źle, że 5 lat chodzę po wolności, prawda? We wtorek stawię się na żądanie warszawskiej prokuratury, która poszukuje mnie po tym, jak przesłuchany został już szereg świadków w sprawie rzekomego podżegania przeze mnie do zbrodni zabójstwa. Jeśli ktoś chce sobie zadać ten trud, żeby się zapoznać z tym, co ja rzeczywiście powiedziałem, a nie tym, co Gwiazda Śmierci mówi, że ja mówię, no to krótka lektura unaoczni to, że do żadnej zbrodni nie podżegam, ja podżegam do przestrzegania prawa, tak? I wyrażam zaniepokojenie tym, że prawo w Polsce nie jest egzekwowane, ze szczególnie przykrym przypadkiem bezkarności procederów zdradzieckich, takich jak sama zdrada państwa polskiego oraz promowanie tej zdrady, tak? Podnoszenie zdrady narodowej do rangi zasady ustrojowej, wzorca osobowego, prawda? I ta moja wypowiedź sprzed miesięcy powoduje, że muszę się zgłosić do prokuratora, a inna prokuratura parę już tygodni temu, nie, już ze 2 miesiące chyba, przesłany został akt oskarżenia w mojej sprawie z prokuratury do sądu. Tam już przedstawiono mi zarzuty i teraz nawet jestem oskarżony. O co jestem oskarżony? O to, że dopuściłem się zakłócenia miru domowego na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie i że przy tej okazji również miałem rzekomo napastować jednego z funkcjonariuszy policji. Tu wyjaśnię tylko, że znowu, gdyby ktoś chciał z daleko posuniętą rezerwą odnosić się do mnie i nie zakładać mojej bezstronnej prawdomówności w tej sprawie, no to po prostu proszę się zainteresować sprawą ekshumacji po zamachu smoleńskim, a nie zdradzę chyba niczego, czego by się nie można było wkrótce dowiedzieć bardziej szczegółowo, ale wszystko wskazuje na to, że także i tamte ekshumacje doprowadziły do kolejnych fałszerstw. Do kolejnych fałszerstw jest bardzo zasadne podejrzenie, że ogłoszone wyniki analizy DNA po tych ekshumacjach dokonanych zeszłej jesieni, że zostały zmanipulowane, że są, mówiąc krótko, fałszywe. Tak? I to są wiadomości z ostatnich dni. Nie mam więcej szczegółów, ale myślę, że i ta oliwa na wierzch wypłynie prędzej czy później. Więc to jest dowód na co? Na to, że opinia publiczna nie wie na ten temat tego, co powinna wiedzieć. I opinia publiczna jest trzymana z daleka od tych spraw, a zatem moja intencja zbliżenia się do tego procesu nie po to, żeby zadeptać ślady i cokolwiek utrudnić, tylko właśnie po to, żeby móc być świadkiem tego, jak pracują służby państwowe. No, że jakby to powiedzieć, jest szereg powodów, żeby to uznać za potrzebne.
Co to jest miły domowy na cmentarzu? No to proszę kodeks karny to czytać. To zażalenie, nie wiem czy ktoś... Proszę czytać kodeks karny, ja już właściwie powinienem się nauczyć tego kodeksu karnego na pamięć, ale niestety wyleciał mi z głowy numer tego artykułu. Naruszenie miru domowego, tak. Czyli spokoju. No tak. Nie domowego, spokoju. No tak. Zakłócanie porządku. No właśnie. Ale to jest inny kodeks karny. Zakłócanie porządku to jest co innego, a mir domowy to jest co innego. Znaczy nie miłeś na cmentarzu. No właśnie, no właśnie, no właśnie. Jeszcze jedno miałem pytanie. Widzę, że psychicznie pan sobie z tym wszystkim radzi i z prokuraturą. Wie pan. Psychicznie sobie pan radzi. Nie poddaje się pan, widać, że jest pan silny psychicznie i tak dalej. Jeździ pan od prokuratury do prokuratury, od sądu do sądu i tak dalej, to trwa ileś tam lat. Ale moje pytanie jest, no oprócz tego, że jest pan silnie psychicznie, no finansowo ktoś pana wspiera? Bo według tego to chyba pan nie może pracować. Proszę pana. Biegając stąd, dotąd ma pan rodzinę, coś tam. Proszę pana, taka jest prawda, że w trakcie tej kampanii zniesławiania mnie i dezinformowania na mój temat, tej kampanii ubiegłej jesieni zimy, pojawiły się takie sugestie wprost wyrażone. Między innymi wiceredaktor jednego z centralnych dzienników warszawskich, oddelegowany z Gazety Wyborczej na ten nowy odcinek frontu walki ideologicznej z Polakami. Zresztą, jak się dowiadujemy, zdaje się, wnuk jednego z oprawców sowieckich, stalinowskich, on napisał wprost, że trzeba mnie pozbawić źródeł zarobkowania, możliwości funkcjonowania, a konkretnie, żeby na przykład zabrać mi samochód. Tak, tak, tak się pofatygował, taki pomysł konkretny zgłosił racjonalizatorski, więc ten samochód 15-letni nie jest wiele wart, ale rzeczywiście jest moim narzędziem pracy, z tym, że jeśli mi go scholuje sprzed domu jakiś komornik, to nie będzie dla mnie zaskoczenie, bo to już raz się stało właśnie 5 lat temu. Wtedy auto było nowsze, bo 11-letnie, tak? I rano go nie zastałem pod domem i to była sprawa, w której sąd skazał mnie zamówienie prawdy na temat biografii pewnego wybitnego językoznawcy, który aktywnie udzielił się na froncie antylustracyjnym. I ja, wiedząc o tym, że czyni to z partykularnych przyczyn, to znaczy z tego powodu, że przez szereg lat służył jako źródło informacji w Służbie Bezpieczeństwa, poinformowałem o tym opinię publiczną na taką skalę, na jaką mogłem, prawda? To znaczy mając dostęp do mikrofonu. No i zostałem skazany w trzech instancjach na kary finansowe w ramach tego, tak, i jeszcze żebym przepraszał. No ja nie przeprosiłem, ale teraz dostałem taką wiadomość, że podobno złożenie przeze mnie skargi w Strasburgu, co nastąpiło 3 lata temu, ale to, że ta skarga w Strasburgu weszła teraz na ścieżkę i będzie rozpatrywana i już rząd warszawski musi się wytłumaczyć w Strasburgu z tego, jak to tam ze mną postępowali, że to podobno uruchamia dążenie do tego, żeby wyegzekwować tam ten wyrok przed laty zapadły, co gdybym miał ponieść koszta przepraszania w moim imieniu, które ktoś mógłby nadać w telewizjach jakichś centralnych, no to zrobi ze mnie rzeczywiście osobę już nie trzeciej, tylko piątej kategorii. Zobaczymy, nie pozwolę, co będzie. I ja jeszcze mogę tak powiedzieć o tej sprawie, że znowu, jeżeli, że proszę mnie nie wierzyć na słowo w tej sprawie, proszę, co każdy polski obywatel może zrobić, proszę sobie zażyczyć akta tej sprawy, która została zamknięta już i w związku z tym akta są jawne i każdy obywatel może je przeczytać. I w tych aktach może przeczytać każdy, kto chce,
a dziennikarze w Polsce jakoś nie chcą tego czytać, dokumenty załączone przez historyków, nie przeze mnie, tylko przez historyków, między innymi z Instytutu Pamięci Narodowej, dokumenty zaświadczające, że przez 11 lat Jan Miodek, syn Franciszka, urodzony w Tarnowskich Górach, pozostawał w czynnej sieci agenturalnej Służby Bezpieczeństwa jako tajny współpracownik o pseudonimie Jam, numer archiwalny 1 rzymska 60701, fakt potwierdzony w kartotece jednej, drugiej pomocniczej. Wiadomo, że ten tajny współpracownik pracował na przykład na obiekcie Wydział Filozoficzny, Wydział Filologiczny, a nie w jakiejś tam cukrowni, więc tych dokumentów jest pół tuzina i w uzasadnieniu wyroku, który też może pan tam sobie zażyczyć, w tym uzasadnieniu sąd wylicza te dokumenty, podaje sygnatury, nawet te numery, numer rejestracyjny, numer archiwalny, po czym pisze sąd, ale dokumenty te zostały sporządzone bez wiedzy i woli zainteresowanego i sąd ich nie uznaje za urzędowe. No. Więc żeby pan wiedział, że to na tej podstawie ja zostałem skazany i jestem do dzisiaj konsekwentnie właśnie od czasu do czasu Gwiazda Śmierci emituje taką wiązkę, prawda, promienia śmiercionośnego, starając się mnie napiętnować i tą metodą wyeliminować, odsunąć od możliwości jakiejkolwiek już niedziałalności, bo przecież ja nie prowadzę żadnej działalności poza gawędziarską, tylko od możliwości realizowania czegokolwiek w moim fachu. Ale ponieważ udało się koledze Kaczmarkowi stworzyć warunki do tego, żeby powstały te dwie pierwsze części filmu Transformacja, to mam nadzieję, że jeszcze w tym roku kalendarzowym uda mi się wrócić do pracy nad częścią trzecią i czwartą, a plany mam bujne i bogate, więc jeśli pan komentuje moją psychikę pochlebnie, to cieszę się, że sprawiam, że udaje mi się robić dobrą minę do złej gry, a zaznaczę, korzystając z okazji, że właśnie projektów mam bardzo dużo, nastrój mam świetny, nie wpadam w depresję, nie mam długów żadnych, bo jako obywatel trzeciej kategorii nie mogę żadnego kredytu zaciągnąć, czyli nie mam żadnego powodu, żeby chcieć się rozstać z życiem. Proszę podkreślić brak myśli samobójczej, bo to jest ważne. Tak, brak. Zdecydowany brak. Zbliżenia na tego pana, tak? Brak myśli tego typu. Rzeczywiście jestem zaabsorbowany myślami o tym, co jeszcze można by zrobić, jakby była okazja. A czy w pana planach jest TV Republika? Pojawienie się. Proszę pana, jakby to powiedzieć, ja jestem sprzedajny reżyser do wynajęcia i w związku z tym, jakby mi ktoś zaproponował pracę, to w tych okolicznościach przyrody zwłaszcza, każdą propozycję pracy rozważę z ogromną nadzieją, że uda się z niej skorzystać. Ale jakby to powiedzieć, tutaj trzeba nie tylko moich chęci, prawda? Tylko żeby... No to trzeba, żeby ktoś mnie chciał zatrudnić. No to na razie nie chcę. A jak to jest, że pan Wiktor Suworow wciąż może pisać i... Zagadka. Zagadka, proszę pana. Jakaś gwarancja życia. A na przykład pan... I że pokazuje jakiś historyk, zginął... Jakaś gwarancja życia? Nie wiem, proszę pana. Nie wiem, proszę pana. Skala możliwości jest duża. Od właśnie... czystego działania opatrzności po jednak jakieś świeckie sprawy i doczesne. Wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Chociaż niezależnie od tego, jakie tam gwarancje i na jakim szczeblu zostały udzielone, no to gwarancje raz udzielone mogą być kiedy indziej cofnięte. Więc ktoś, kto wdał się w taką grę wspaniałą, niezwykłą, na taką skalę i na takim poziomie ostatecznie, bo Wiktor Suworow przecież właśnie wiele wniósł do historiografii, do dziejów spisanych wiele wniósł. No to ktoś taki świetnie rozumie, że ryzyko zawsze istnieje. Może jeżeli odpowiem na to trochę pytanie, Mark Sołonim w swoich książkach, co wielokrotnie mówił o Wiktorze Suworowie, podkreślał, że na przykład czasem Wiktor Suworow się mylił i na przykład jak wiadomo, jak działa Służba Bezpieczeństwa i Związki, specjalnie mu podrzucali jakieś trefne dokumenty i może czasem go wykorzystywali dla swoich celów. Dlatego
może powiedzieć, że dlatego jeszcze działa i pisze i mówi, bo czasem może to wykorzystuje. Tak, ale jakie to są pomyłki? No, to jest kontrowersja między Sołoninem a Suworowem, kontrowersja, rozbieżność opinii badaczy. No właśnie, to jest rozbieżność dotycząca terminu uruchomienia operacji Burza, czyli inwazji Związku Sowieckiego na zachód, tego marszu wyzwolicielskiego, no to tu jest tylko co do tego rozbieżność kiedy, tak? Czy w czerwcu, dokładnie w momencie, kiedy Hitler uderzył, za 5-12 dosłownie, czy też może w pierwszych dniach lipca, prawda? Ale to jest fundamentalne, jest to, że dzięki Wiktorowi Suworowowi już ćwierć wieku temu spopularyzowana została sama świadomość, że ten plan w ogóle istnieje, prawda? Tak, a to w jakie szczegóły, czy to w tym miesiącu, czy w następnym? Mark Sołonin właśnie bardzo ładnie to tłumaczył. On twierdzi, że Wiktor Suworow nie miał dostępu do archiwów takich, on po prostu dzięki swojej inteligencji Wiktor Suworow tak, doszedł do pewnej teorii, ale nie potrafi potwierdzić dowodami. Mark Sołonin mówi, że już miał dostęp do dowodów, tak, dzięki temu swojej teorii. Więc proszę właśnie tym bardziej doceniać Wiktora Suworowa, no, skoro tak, on techniką białego wywiadu to jest analizy ogólnie dostępnych źródeł, encyklopedii, gazet, druków jawnych, nie żadnych tajnych, tak, jeśli doszedł tak daleko, no to właśnie jakże wspaniałe jest to, że w momencie, kiedy zaczęły się odkrywać karty w archiwach, wcześniej nie tylko niedostępne, ale nigdy nie planowano ich udostępnienia, że te wszystkie karty tylko sukcesywnie uzupełniają i dokumentują prawdziwość jego hipotezy badawczej. Bardzo przepraszam, ale mamy jeszcze się jedno spotkanie w planie, także ostatnie pytanie od tamtego pana, Marek, i będziemy zamykać na razie ten rozdział pana pobytu dzisiejszego dnia. Marek, chciałem zadać pytanie. Tak, chciałbym zadać takie też w sumie nie pytanie, bo pan stwierdził, że ci badacze żyją w oderwaniu od rzeczywistości. A ja mam takie wrażenie, że oni doskonale znają rzeczywistość, że oni doskonale wiedzą, co robią i no, doskonale też znają cel swoich tez. No może. No widzi pan, no ja zakładam dobrą wolę, tak? To znaczy tylko głupotę zakładam, a nie niegodziwość. Na przykład teraz w Polsce toczy się dyskusja na temat związków partnerskich i programu telewizyjnego. Wałkuje się temat homoseksualizmu, że na przykład był odcinek w jakiej stacji na temat czy homoseksualizm jest chorobą właśnie. No tak. No właśnie książka, którą już polecałem tutaj dzisiaj, to Libido Dominandi, pokazuje całą sekwencję zdarzeń. Od XVIII wieku pokazuje, jak rewolucja obyczajowa jest traktowana jako taran tej rewolucji politycznej, która no, ma doprowadzić do zbudowania jakiejś globalnej republiki, jakiejś wieży Babel. Tak, ale o co mi chodzi, że po prostu całe środowisko naukowe wie na przykład, że no, w społeczeństwie mamy około 2% homoseksualistów i na procent zakażony wirusem HIV to homoseksualiści stanowią wśród nich 50%. No widzi pan, no to jest... Tak jest w Wielkiej Brytanii, to ten procent w Stanach Zjednoczonych jest jeszcze wyższy, no ale ludziom się tego nie mówi. No te argumenty nie istnieją w ogóle w dyskusji. No nie istnieją, a każdy, kto by takim argumentem się posłużył, ten wskazuje siebie na istnienie, na piekło homofobów, antysemitów, ksenofobów. Tak. Ale co ciekawe, te dane można znaleźć na stronach rządowych. To są dane dostępne powszechnie. Natomiast tutaj się zadaje takie pytanie, czy homoseksualizm jest chorobą. No, wszystkie dane naukowe no, potwierdzają jeden fakt, że jest. Natomiast w środowiskach akademickich obecnie no, jest lansowany w sumie to nie fakt, bo to już jest ideologia. No, jest lansowana teza zupełnie przeciwna. No właśnie, no więc to trafnie pan to ujmuje, że to jest ideologia. Że to nie jest sfera faktów, tylko to jest sfera ideologii, agitacji, propagandy. Tak, nie ma wątpliwości co do tego. Po prostu ci ludzie, którzy właśnie lansują tę tezę, oni doskonale wiedzą, co robią. To jest po prostu
No wszystko w ramach, tej wojny, którą toczy największy nieprzyjaciel Pana Boga z nim tutaj na ziemskim padole, toczy tę walkę. Nie może tej walki inaczej toczyć, jak tylko nas wykorzystując jako awatary, tak? jako fantomy, jako pionki w tej grze. Nic innego zrobić nie może. To jest też dobra wiadomość, prawda? Że nic innego, nic nie zdziała, jeżeli mu się na to nie pozwoli. Jeżeli mu się na to nie pozwoli. No ale toczy tę walkę, no i właśnie głównym celem ataku jest Kościół, sam Kościół Święty, prawda? I przeprowadza się rewolucję w Kościele. Ta rewolucja ma różne oblicza, ale najbardziej spektakularne i czytelne to wszystko jest dla nas od buntu Lutra, którego rocznica okrągła się zbliża. Po drugie, trzeba zniszczyć rodzinę. Trzeba zniszczyć rodzinę. A po trzecie, trzeba rozmontować i rozmyć narody. Bo to przeszkadza w budowie Republiki Światowej. A zauważmy, że obowiązuje zawsze mądrość etapu. Mądrość etapu, prawda? W XIX wieku przeprowadzano rewolucję światową pod hasłem samostanowienia narodów, budowy republik narodowych, wiosna ludów, każdy naród ma prawo do tego, żeby mieć swoje państwo. No a teraz przeprowadza się tę samą rewolucję z tym samym wrogiem numer jeden, czyli papieżem w Rzymie, pod tym hasłem, że narody to właśnie jest XIX-wieczny przeżytek, że to już jest anachronizm i buduje się euroregiony. Notabene ta budowa euroregionów przybiera w Polsce bardzo praktyczny charakter. Taki drobny fakt. Na początku tego roku część przestrzeni powietrznej nad Polską została przyporządkowana kontroli lotów z centrum na Litwie. Północno-wschodnia Polska jest monitorowana stamtąd i samoloty startujące nawet z lotnisk wojskowych po wzniesieniu się na żądaną prawem lotniczym wysokość muszą się zgłosić tamtej kontroli lotów. Tak, już nie w Polsce, tylko na Litwie. I ja się zakładam o 50 centów europejskich, nic nie wartych, że to jest na początek, że za jakiś czas podobna operacja zostanie wykonana na użytek strefy przylegającej do zachodniej granicy Polski. Tak? I wtedy piloci startujący z Wrocławia czy Poznania będą się niezwłocznie meldowali w Berlinie już dosłownie, nim nawet dolecą do granicy państwa. W końcu już kilkanaście miesięcy temu Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, oddał nas we władanie Berlinowi, więc na pewno... Nic dziwnego, prawda? Wszystko to logiczne, spójne i naturalne. I dlatego trzeba inwestować w to, co nas nie zawiedzie. Co nas nie zawiedzie. Kościół, szkoła, strzelnica. Serdecznie zapraszam. Strzelnica, proszę, żeby była rozumiana jako ośrodek życia kulturalnego. Tak? Jako miejsce spotkań Polaków, wielopokoleniowych spotkań. Babcia z wnuczkiem na strzelnicę po sumie w niedzielę. Kiedyś na odpustach kupowało się tam kapiszony czy korkowce. Co? Paintball może być lepszy. Proszę pana, niech to będzie jedno, drugie, trzecie, ale kontakt z prawdziwą bronią prawdziwie, jak sądzę, kształci poczucie odpowiedzialności. Prawda? Poczucie odpowiedzialności. Tak jak dzieci, którym zafundowano w pewnym ostrołęckim gimnazjum naukę kaligrafii. Naukę kaligrafii. Te dzieci zaczęły mieć lepsze wyniki z przedmiotów ścisłych. Tak sądzę, że nauka strzelania powinna być rozumiana jako taka patriotyczna kaligrafia. Tak? Nie chodzi o strzelanie samo w sobie, tylko chodzi o powagę w traktowaniu samych siebie. No i trzeba zwrócić uwagę na to, czego władza ludowa stara się nas w pierwszym rzędzie pozbawić i co stara nam się w pierwszym rzędzie utrudnić. Otóż przede wszystkim musi nas rozbroić i to skutecznie przeprowadziła. No więc trzeba się nie dać. Jeśli będzie Polska
jakaś, no to jak najjaśniejszy pan wróci, no to będzie potrzebował i swojej armii, i bezpieki, i generalnie trzeba, żeby miał niechcielienitych poddanych, tak, bystrych, co mają dobre oko, nie tylko do tarczy strzeleckiej, czego sobie i państwu życzę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Panie Grzegorzu, jeszcze raz dziękuję.